Cześć, pozdrawiam Was ze swojego kasztanowego gaju. Pewnie będzie zaraz słychać sójki, o właśnie. Słyszycie, skrzeczą, są złe, że tutaj przyszedłem, bo one sobie te kasztany zbierają. Tak samo pełno dzików, śladów dzików, które tu w nocy przychodzą i codziennie to, co spadnie, to zjadają. Także muszę tutaj co kilka dni przychodzić i po prostu strząsać te kasztany. Niestety rok jest bardzo kiepski na kasztany. Dużo zawiązało, ale są bardzo drobne i po prostu puste. Jak popatrzycie, zgniotę je to w środku. No nigdy nie widziałem takich małych kasztanów jak w tym roku. To był naprawdę chłodny rok. Chłodne lato. I po prostu one jednak lubią gorące lato, kiedy jest gorące, ciepłe lato, to kasztany są 5 razy większe. Także Polska jest na granicy możliwości uprawy kasztana i dużo właśnie zależy od roku. Na szczęście kasztan jadalny kwitnie bardzo późno i jest dosyć odporny na przymrozki, a więc były takie lata, kiedy na przykład obmarzały dzikie czereśnie, obmarzały nawet śliwy, a kasztany sobie owocowały. Byle nie przemarzł, mi tutaj te kasztany w ciągu 25 lat tylko raz zmarzły do spodu i to na początku, a od 20 lat właściwie od mrozu nie cierpiały. A przy okazji okratek australijski, ciekawy grzyb, który został przywleczony z Australii. Być może nawet byli to żołnierze australijscy podczas I wojny światowej. W każdym razie jest tutaj z nami od około 100 lat w Europie. Pierwszy raz w tym roku też mi owocują kasztany chińskie. Bardziej krzaczaste i bardziej odporne na mrozy. Co ciekawe, znajduję kasztany kilkadziesiąt metrów od drzew. Dziki sobie je przenoszą chyba i po prostu takie miejsca robią, gdzie potem otwierają te łupiny, bo tu jest pełno racic dzików. Ewidentnie dopiero co dziki tu były. Odchody takie charakterystyczne, nie pojedyncze bobki jak u saren czy jeleni, tylko właśnie takie pozlepiane fragmenty. A tu pięknie przebarwiona azalia pontyjska. One tak na czerwono lubią. W lesie żółto. Dęby, buki, żółto-pomarańczowo. Niektóre dęby już mają brązowe liście, inne jeszcze żółte. I oczywiście chyba dwa najbardziej ozdobne gatunki o tej porze roku. Po prawej klon fosfolity, a po drugiej, po lewej buk. Klon taki jaśniejsze liście, bardziej w żółto-pomarańczowy, a buk bardziej w taką miedź wchodzi. No i klony palmowe. One na tej porze roku absolutnie szaleją po prostu. Niektóre mają tak jaskrawe barwy. Wciąż na drzewach wisi trochę owoców, szczególnie deren japoński. Ptaki go dziubią, ale jeszcze wszystkiego nie wydziubały. No i w ogóle jest strasznie kolorowo. Czerwono, żółto. Czerwono, żółte, niebieskie. Dzisiaj zbiory kiepskie. Dosłownie kilkadziesiąt kasztanów. Po prostu wszystko puste. Większość tych owoców ma tylko takie puste owoce, w ogóle niewypełnione skrobią.